Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj powiem Ci o trzech potrzebach kobiet, które są bardzo istotne. Jeśli ich nie spełniasz, nie zaspokajasz, no to kobieta cię może zostawić, opuścić, straci tobą zainteresowanie. Także słuchaj uważnie, bo to, co dzisiaj powiem, może cię zaskoczyć, a nawet możesz być zdumiony, że tego do tej pory nie robiłeś, tak? Na końcu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę, więc warto sobie zobaczyć. Ten cały materiał do samego końca. Pierwsza potrzeba kobiet, która często nie jest pokazywana, nie jest omawiana nawet społecznie, no, mówi się o tym, że kobiety są wrażliwe, ale może nikt ci nie powiedział, że kobiety pragną codziennie przeżywać emocje pozytywne, negatywne. Dlaczego? Ponieważ wtedy czują się lepiej, czują, że żyją. Podam ci taki przykład. Może kiedyś spotykałeś się z dziewczyną albo masz siostrę, masz koleżankę, która właśnie wpadła w gorszy nastrój, i wtedy właśnie ta koleżanka, ta twoja dziewczyna czy siostra, pojechała do swojej przyjaciółki, kupiła czekoladę, wino. No i dziewczyny siedziały tam przez cały wieczór, śmiejąc się z facetów, rozmawiając sobie na temat relacji z facetami, albo właśnie robiąc totalnie głupie rzeczy, jakieś tam fotki na Instagrama, jak robią sobie dziwne zdjęcia na balkonie w śmiesznych pozach i zobacz co to ci mówi o kobietach, tak? One chcą po prostu odczuwać emocje. One chcą się bawić, one chcą przeżywać emocje. Dlaczego? Ponieważ umysł kobiety, mózg kobiety jest tak zbudowany. Obie półkule odpowiadają za emocje, za jakby odczuwanie emocji. Także Tutaj musisz o tym wiedzieć, że jeśli kobieta nie będzie czuła przy Tobie emocji, pozytywnych, negatywnych, a na początku warto, żeby to było więcej pozytywnych emocji, no to nie będziesz spełniał potrzeby dziewczyny, która jest tutaj najważniejsza i która też poprowadzi tą relację dalej. Kobiety często poznają facetów i oczywiście mężczyzna jest idealny, jest przystojny, może nawet jest wygadany, ale jeśli ten mężczyzna nie Buduje w niej emocji, nie powoduje, że ona odczuwa jakieś emocje, silne emocje, no to kobieta stwierdza: Jesteś fajnym facetem, ale ja tego nie czuję, jesteś miły, zasługujesz na lepszą dziewczynę, po prostu cię odrzuca, bo nie rezonujesz z tym, czego ona pragnie, a jednak kobiety pragną przeżywać silne emocje. Chcesz dowodów, zabierz dziewczynę w nocy na cmentarz. Niech ona się wystraszy, tam ją pocałuj i zobaczysz, jak ona to wszystko będzie przeżywać, a potem jak nawet będzie się chciała z tobą spotkać kolejny, kolejny raz. Oczywiście to jest szalony przykład, ale dokładnie to samo możesz zrobić, kiedy zabierzesz dziewczynę do wesołego miasteczka i ona się z tobą przejedzie na kolejce górskiej. Zobaczysz, jaką kobieta wtedy będzie miała z tego frajdę, ile emocji jej dostarczysz i potem oczywiście jak ona sobie połączy te emocje z tobą, będziesz miał tutaj dużo lepsze rezultaty. Tak więc generuj emocje. Generuj emocje. Kobieta powinna przeżywać przy tobie emocje. Bez emocji nie będzie ci traktować na poważnie jako swojego faceta, kochanka, już nie mówiąc nawet o tym, że będzie chciała się z tobą spotykać na dłużej. To jest bardzo, bardzo istotne. Kolejna potrzeba kobiet, która często nie jest doceniana, zrozumiana yy, przez facetów. To jest potrzeba akceptacji. Każda kobieta chce poznać faceta, który ją zrozumie, który będzie częściowo się zgadzał z jej zdaniem, z jej przekonaniami. Ona po prostu musi poczuć, że jesteś jej bratnią duszą, tak? Że jesteś facetem, który odczuwa podobnie świat jak ona. I tutaj trzeba nieco więcej umiejętności, żeby się wtopić w kobietę, żeby wytworzyć takie wrażenie, że wy myślicie podobnie, podobnie postrzegacie świat. Różne sytuacje w życiu, właśnie wtedy kobieta może sobie pomyśleć: To jest facet, który jest taki sam jak ja. Tylko widzisz, tutaj znowu wielu facetów robi taki błąd, że zamiast wytwarzać na podstawie historii i sytuacji z życia tego typu podejście do dziewczyny, że jesteś z nią zgodny, rozumiecie podobnie. Ty, oczywiście, używasz słów ja też, ja też, ja też, ja tak samo mam, i oczywiście w ten sposób się przymilasz. Także to trzeba robić troszkę inaczej. Jeśli chcesz, żeby kobieta też była tobą zainteresowana, to zdecydowanie zbyt duża ilość kłótni na początku, tego, że pokazujesz jej, że myślisz inaczej, niekoniecznie musi wpłynąć dobrze, aczkolwiek zawsze warto pokazać, że masz swoje zdanie, natomiast kobieta musi wyczuć, że wy myślicie podobnie że sami podejmujecie decyzję w taki sposób, że ta relacja się rozwija. I to jest nieskrępowane z jej strony. To jest takie poczucie nieskrępowania z jej strony, że ona sama tego chce i ty tak samo. Podam ci przykład, jak to można zaimplementować do relacji z dziewczyną. Spotykacie się, całujesz się z nią w sytuacji łóżkowej i mówisz jej, mamy taką ochotę to zrobić, ale nie powinniśmy. I wtedy, jak i tak powiesz... Ona sobie pomyśli, on mnie rozumie, ja dokładnie tak samo czuję, i to jest kwestia empatii i powiedzenia kobiecie tego, czego właściwie pragnie. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ kobieta poczuje, że macie dokładnie te same cele w relacji i zgodzi się na to, co chcesz z nią zrobić. Tak to działa. Trzecia potrzeba kobiet, która często jest niedoceniana przez facetów, która nie jest zaspokajana. To jest to, że ty nie potrafisz słuchać kobiety. Większość facetów jak idzie na randkę z dziewczyną, to chce rozmawiać, gadać, opowiadać i wiesz, w sumie nie ma w tym nic złego, tylko że jeśli ty nie pozwalasz dziewczynie dojść do głosu, cały czas nawijasz jak Katarynka, przerywasz jej, wchodzisz w jej w zdanie, wychwalasz się, jaki to ty jesteś kulturysta, ile to ty ćwiczysz, jak ty na siłownię chodzisz, jakie ty biznesy robisz, to po prostu już kobieta jakby odbiera cię w ten sposób, że ten facet. Za bardzo się zachwala, za bardzo tutaj próbuje mi udowodnić swoją wartość, czyli pewnie nie jest taki fajny. Czyli zapewne jemu czegoś brakuje. Tak to wygląda z perspektywy kobiety. Więc zamiast się wychwalać, zachwalać, obserwuj sieć, wypytuj, uśmiechaj się, podkręcaj emocje, ale staraj się, żeby to kobieta mówiła jak najwięcej, tak? Kiedy ona dużo więcej mówi, ona inwestuje, ona się angażuje. I ty masz tutaj o wiele lepsze szanse, żeby rozwinąć tą znajomość, ponieważ jesteś dla niej dużo bardziej wartościowy. Cała znajomość jest dla niej dużo bardziej ekscytująca no bo to ona inwestuje, ona chce. Tak to powinno wyglądać. Czasami warto stulić dziób, słuchać dziewczyny, uśmiechać się i budować, generować emocje za pomocą kontaktu wzrokowego, a nie tylko w taki sposób, że ty nawiasz, ty mówisz. Oczywiście czasami możesz też jej coś opowiedzieć, ale fajnie, żeby dziewczyna na spotkaniu miała możliwość swobodnego opowiadania. I oczywiście to też się powinno przełożyć na relację w ten sposób, że ona sama żartuje z tobą, sama inicjuje pewne tematy, które są dla niej przyjemne. W ten sposób kobieta ci pokazuje, że chce rozwijać tą znajomość. Pamiętaj o tym. Tylko do czwartku do północy najnowszy materiał, jaki dla Ciebie przygotowałem. I słuchaj, to jest najlepszy kurs, jaki zrobiłem na temat emocji, na temat potrzeb emocjonalnych kobiet. Cały materiał, jak rozpoznać potrzeby kobiety, jak dać kobiecie to, czego pragnie. 50% taniej do czwartku. Jest to najnowszy kurs, który nagrałem dosłownie parę tygodni temu. Dostępny teraz 50% taniej do czwartku. Dlatego warto to pobrać już teraz, bo ten materiał zmieni Twoje życie i postrzeganie kobiet. Dowiesz się w jaki sposób przeanalizować kobietę, czego jej brakuje, jakiego faceta szuka, jaki rodzaj emocji chce poczuć, co to jest za dziewczyna, bardziej romantyczna czy bardziej introwertyczna, czy ekstrawertyczna. Co jej powiedzieć, w jaki sposób przekazać te emocje, zaspokoić jej emocjonalne potrzeby. Widzisz, często się mnie pytacie, Krzysiek, ona nie odpisała, Krzysiek, ona powiedziała, że nie ma czasu. Dlaczego? Ponieważ nie zaspokajasz emocji kobiety, nie zaspokajasz jej potrzeb, tak? I w tym kursie dokładnie ci wytłumaczę, jak to zrobić. Jest to materiał, którego brakowało cały czas, bo o niego pytaliście, kiedy przechodzić z negatywnych emocji w pozytywne, dlaczego negatywne emocje, w jakiej sytuacji, tutaj masz to wszystko doprecyzowane, więc warto to zobaczyć, bo dzięki tej wiedzy zrobisz z kobiety demona seksu, który nie będzie chciał Cię zostawić. Kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez RP, cały ten nowy materiał, jak dać kobiecie to, czego pragnie, 50% taniej do czwartku, gorąco polecam pobrać, Najlepsza wiedza, jak wpływać na kobiety tak, żeby same chciały, jak pokazywać pewność siebie, romantyczność, jak budować więź emocjonalną, to wszystko masz w środku.